Budka z drewnianym pojemnikiem powstała w październiku 2015 roku. Zbudowana została wyłącznie z drewna, z desek. Dziura wywierzona wiertarką oczywiście. Jej wymiary sobie przeczytajcie i te wymiary są zapisane w milimetrach. Wchodzi do niej mniej więcej 3/4 pudełka ze smakowitej, czyli około 350 gramów pszenicy. Zapomniałem o wyglądzie. Budka jest prostokątna z pojemnikiem na 10-centymetrowym kawałku deski, z 3-centymetrowym otworem i dawniej ze schodkiem dla ptaków, by mogły tam siedzieć, lecz wiewiórka go wyrwała. Budka dla kosa powstała w sierpniu 2021 roku. Jest to najnowsza budka. Zbudowałem ją z drewna i kawałków palet. Jest podobna do kwadratu. A jeśli chcecie ją zbudować, zapraszam na kanał Ptasia Strefa. Dach zrobiłem z kawałka palety. Niestety ten dach z palet nie jest odporny na deszcz, więc dach jest teraz z desek. Wymiary tej budki są zapisane, tylko to są przykłady. Przykłady te wziąłem właśnie z kanału Ptasia Strefa. Do tego karmnika możemy wsypać około kilograma pszenicy. Karmnik dla ptaków XL, bo tak nazwałem mój największy karmnik, jest sporych rozmiarów, których nie mam zapisanych, więc ich nie pokażę. A mierzyć to trzeba wszystko bardzo dokładnie, nawet dach, a ja dachu nigdy nie mierzyłem, także tego nie mierzę. Jak gdzieś miałem zapisane, to pokazywałem, ale tu nie miałem. Jest z desek. Dach, spód i wnętrze są z kawałków palet. Zbudowana została w marcu 2019 roku. Kiedyś ten karmnik stał znacznym w rodzaju filaru, lecz dziadek zawadził traktorem o karmnik, a ten spadł. Po kilku nieudanych próbach wbicia go tam z powrotem, postanowiliśmy przybić go do garażu, gdzie jest do dziś. Wchodzi do niego około 1200 gramów zboża. Pszenicy oczywiście. Budka z pojemnikiem z margaryny, który niedawno robiłem, to był film, powstała w lipcu 2021 roku. Jest zrobiona z desek, pojemnik plastikowy z margaryny. Prostokątna z około 4-centymetrową dziurą i dwoma schodkami. Pod pojemnikiem szczypka. Wysokość około 50 cm, szerokość około 12 cm. Do tej budki wchodzi około pół kilograma pszenicy.